Panie Marcinie, pan przy mleku dzisiaj? Dzisiaj jestem przy mleku, na każdą osobę przypada 1 litr mleka. Witam Państwa serdecznie. Jak zawsze Fundacja Kreacja Magii Rąk stara się dawać dobry przykład. Dzisiaj jesteśmy z dużą brygadą. W związku z podpisaną współpracą między PCK, Polskim Czerwonym Krzyżem, Delegaturą z Lublina, mamy ze sobą współpracę. Powstała inicjatywa, żeby połączyć siły. Jesteśmy, działamy. Rozdajemy dzisiaj żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Bardzo się cieszę, że jest tyle ludzi chętnych do pomocy, tylu wolontariuszy. Dziękujemy Fundacji Kreacji Magii Rąk i oczywiście Białym Harcerzom, których pomoc jest nieoceniona. Dziękujemy bardzo. No i działamy i jeszcze raz działamy. Od 100 lat działa PCK i będziemy działać jeszcze 100 lat, i to na terenie Białej jak najwięcej. To wszystko też zależy od wolontariuszy. Są chętni do pracy, są zorganizowani, także sami praktycznie zorganizowali pracę. Uczestniczymy całą, że tak powiem, ekipą, angażujemy wszystkie siły możliwe. Nie tylko pani dyrektor była, również jestem ja, ale także kierowniczki z poszczególnych działów. Przygotowaliśmy dzisiaj na ponad 440 rodzin paczki, co stanowi ponad 1079 osób w tych rodzinach, więc całkiem sporo. Każda paczka, w zależności od liczby osób w rodzinie, prawda, składa się z takiego asortymentu jak szynka, płatki, makaron, groszek, cukier, mleko, fasola, ale też miód, ser jeszcze i olej rzepakowy. To, że teraz wydajemy, to nie znaczy, że to jest jeden raz. Kolejne takowe będą też w przyszłości organizowane. W tym momencie nie do końca jesteśmy pewni jeszcze kiedy, aczkolwiek dla każdej osoby jest przewidziany pewien koszyk artykułów. Dzisiaj wydajemy zaledwie jedną część.